Oliwia Ociepka jest uczennicą klasy 7A Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy. Jest osobą bardzo życzliwą, pracowitą i otwartą. Bardzo chętnie poświęca swój czas innym. Bierze udział we wszystkich akcjach organizowanych przez klasę, szkołę i miasto. W Tygodniu Kultury Zdrowotnej była inicjatorką aktywnych przerw, włączając do zadań nie tylko uczniów swojej klasy, ale i większość społeczności uczniowskiej. Przygotowywała i przedstawiała prezentacje dla klas czwartych na temat kultury żywienia na świecie. Wspiera imprezy charytatywne i kiermasze. Między wieloma swoimi działaniami na uwagę zasługuje pomoc Oliwii przy turnieju siatkarskim dla Kingi Dziubczyńskiej oraz turnieju piłki siatkowej Gramy dla Ukrainy. Doskonale działa w zespole, zorganizowała grupę i wzięła udział w akcji ekologicznej Sprzątanie Świata. Jako osoba bardzo zdyscyplinowana i systematyczna, zawsze służy pomocą rówieśnikom. W trudnej sytuacji po pandemii cały czas wspiera swoją nie w pełni dysponowaną koleżankę z klasy. Jako pierwsza również otworzyła serce i zajęła się nową uczennicą z Ukrainy. Szanuje poglądy innych, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. Często zaskakuje swoją mądrością, umiejętnie radząc sobie w trudnych sytuacjach. Rozumie problemy i trudności przeżywane przez innych. Natychmiast stara się im zaradzić, umiejętnie współpracując z wychowawcą i innymi uczniami. Jest wytrwała i uporządkowana w pracy, co przenosi na całą społeczność uczniowską. Sprzątała zapomniane mogiły, wykonywała ozdoby i organizowała kiermasz świąteczny. Brała udział w świątecznej zbiórce żywności Święta Godne, a nie Głodne, organizowanej przez Caritas Trzebnica. Poświęca swój czas i odwiedza podopiecznych pomocy społecznej. Brała udział w akcji Szkolnego Koła Wolontariatu Muzyczne Życzenia dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Oliwia prezentuje wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią. Przykładnie wypełnia wszystkie obowiązki szkolne. Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia w wielu dziedzinach.